Witajcie moi drodzy, kolejna degustacja przed nami. Dzisiaj sytuacja wręcz niezwykła. Otóż okazuje się, po raz kolejny cieszę się z tego, jestem wam za to bardzo wdzięczny, że oglądacie mnie tak intensywnie i liczba wyświetleń mojego kanału rośnie tak szybko, że muszę nagrać dzisiaj odcinek w nieco innej aurze i atmosferze, ponieważ jak widzicie, jest dzień, jest rano, jest przed pracą, mam na sobie flanelowy garnitur, białą poszetkę w złożeniu TV Fold, bordowy krawat. Wychodzę do biura już za chwilę, ale muszę nagrać ten odcinek, żeby zmontować go szybko i opublikować nieco szybciej niż planowałem, czyli w poniedziałek, ponieważ gdybym nagrał go na przykład jutro, opublikował w poniedziałek, być może nie mógłbym dotrzymać obietnicy, którą złożyłem wam w poprzednim odcinku, a mianowicie takiej obietnicy, że kiedy mój kanał przekroczy 1 milion wyświetleń, zmienię aranżację swojej szafy, a to chcę zrobić dopiero w weekend, bo wcześniej nie mam czasu. Dlatego, aby być osobą słowną, czym prędzej spieszę do was z nową degustacją, choć być może warunki są trochę dziwne. Nie ukrywajmy, nie jest tak, że nie piłem jeszcze nigdy przed 12, zdarzało się to. W przypadku degustacji nie jest to tak niebezpieczne, jak w przypadku jakiejś imprezy, która mogłaby odbywać się rano. W naszym wypadku jednak to nie jest żadnym zagrożeniem, także zaczynamy. Dzisiaj kolejna whisky typu single malt w odpowiedzi na liczne prośby. Pomyślałem sobie, że jeśli zrobimy takie dwa malciki po drodze, to nic nam się nie stanie. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie Aberlour w wersji 12-letniej, pochodzącą ze Speyside, a dzisiaj, moi drodzy, przygotowałem dla was bardzo interesujący malt, który można powiedzieć, spieszmy się go napić, to w odcinku powiem dlaczego. Jest to whisky pochodząca z destylarni Highland Park, która to znajduje się na wyspie Orkney w miejscowości Kirkwall. Wyspa Orkney to już jest sama daleka, daleka północ Szkocji i docierają tam tylko najbardziej zatwardziali turyści. Ja oczywiście do nich zaliczyć się musiałem, więc miałem przyjemność wyspę tę odwiedzić, co jest przygodą niezapomnianą. Przede wszystkim dlatego, że północno-zachodnia Szkocja to absolutnie najwspanialszy, najpiękniejszy, najbardziej zapierający dech w piersiach obszar Szkocji, z jakim się spotkałem, i obszar świata. Słyszałem od znajomych, że równać się ona może, czy z nią równać się może wyłącznie Nowa Zelandia. W tej jeszcze nie byłem, także ciężko mi się ustosunkować, ale naprawdę zaręczam, że północno-zachodnia Szkocja to jest odlot, a wyspa Orkney, która znajduje się jeszcze wyżej, można dostać się tam tylko promem, to jest takie miejsce, w którym już panuje taka atmosfera, która bardziej nacechowana jest historią Normanów, Wikingów, a nie klasyczną szkocką atmosferą. Także jest to takie niezwykłe miejsce. No i też nic dziwnego, że cała atmosfera, czy cała tutaj komunikacja marketingowa obecnej wersji whisky Highland Park właśnie wokół Wikingów krąży. Ja z Wikingami spotkałem się ostatnio całkiem niedawno i to z bliska, podczas odwiedzin w Dublinie, z czego zresztą nakręciłem odcinek i możecie zobaczyć sobie, jak było w destylarni Jameson czy w browarze Guinness. Byłem też w takim muzeum bardziej rekonstrukcyjnym niż poważnym, poważnym na pewno, ale bardziej rekonstrukcyjnym niż z faktycznymi eksponatami. Ona nazywa się Dublinia i jest to takie muzeum, w którym opowiadana jest historia właśnie Wikingów, którzy byli oczywiście również w Irlandii, nie tylko na wyspach szkockich, brytyjskich. No i teraz tak, okazało się, że ci Wikingowie to podobno wcale nie byli tacy źli, bo tam sytuacja była dosyć zabawna, a mianowicie spadkobiercą zawsze był najstarszy syn, który stawał się zwykle albo rolnikiem, albo handlarzem. Natomiast młodsi synowie, którzy pozostawali bez żadnych zasobów, musieli stawać się takimi piratami rozmaitych wód i przez co napadali, no i zyskali sobie taką złą sławę. Z ciekawostek randomowych, niepotrzebnych wam powiem też, że podobno ten smok na szczycie łodzi, tak samo jak i rogi Wikingów, są mitem i nie zawsze się lub czasem te rogi nawet nigdy podobno się nie pojawiały. Także nasze wyobrażenie Wikingów jest trochę inne, a my wracamy już do Highland Park, moi drodzy. Zatem jesteśmy na samej północy Szkocji, niezwykła atmosfera, niezwykłe miejsce. To już jest taki obszar, jeśli pozwolicie tutaj, w ogóle śmieszna jest ta historia z tematem, że coraz więcej osób chce wpisywać timecode, na którym nalewam. Nie wiem, mam nadzieję, że nie jest dla was tak, że interesuje was tylko takie niczym jakiś tutaj
władca starorzymski, rzucanie wyroku jak Cezar. Chciałem tutaj wprowadzić taką atmosferę, żeby o whisky z wami rozmawiać, ponieważ według mnie podczas degustacji ta gawenda, element biesiady jest najważniejszy. Samo napicie się i zakończenie to jest takie laboratoryjne. Wydaje mi się nie aż tak ciekawe, jak cała atmosfera, która unosi się wokół whisky wraz z jej lotnym aromatem. W każdym razie, wracając do Highland Park, no to muszę powiedzieć wam, że ta północ Szkocji to jest taki obszar, który już tych turystów jest coraz mniej, a może nie coraz mniej, ale ci turyści są coraz bardziej, że tak powiem, kolokwialnie hardkorowi, ponieważ tam już zwykle wjeżdżają samochody z napędem na cztery koła, często z namiotami na dachu. No i tam, ja byłem tam z moją małżonką, zwykłym sedanem, także to nie tak często widzianym już w tych obszarach. No i teraz, ale też się da bez problemu tam. Jedyna taka ciekawa rzecz związana z drogami jest taka, że na północy już wiele dróg to są jednopasówki, czy jednopasmówki z mijankami co kilkadziesiąt metrów, także dwa samochody nie mogłyby się minąć na takiej drodze, tylko co kawałek jest taka zatoczka i trzeba się wyminąć. Ale północno-zachodnia Szkocja jest tak przepiękna, że bardzo często zdarza się, że samochody zjeżdżają gdzieś na trawę, na bok i machają kierowcy, żeby ich mijać, bo oni stoją i robią zdjęcia, bo są tak urzeczeni. Często trzeba stanąć, bo idą owce na przykład. Co chwila moja żona ostatnio z takim smutkiem powiedziała, bo jedliśmy jakąś szkocką wołowinę steka i żona pyta mnie, czy to jest ta krowa z grzywką, czyli Highland Cow. Te krowy też tam są, także no wspaniale to wygląda, ale na jednej ze stacji benzynowych, kiedy wjeżdżaliśmy już na północ Szkocji, zobaczyłem, że no dosyć powszechne w sprzedaży są takie kapelusze z taką woalką, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale kojarzy mi się to wyłącznie z pszczelarstwem, czyli właściciel ulu, czy ula, mógłby, albo pszczelarz powiedzmy to, żeby omijać te ewentualne błędy językowe, pszczelarz nosi takie, tutaj zajmując się swoją pracą, natomiast mówię, no turysta nad oceanem, po co mi to? Natomiast tutaj okazuje się, że kiedy tylko przyjechaliśmy właśnie na północ, no to okazało się, że tak zwane midges, które u nas trzeba by nazwać jakby pewnie muszki, owocówki, no w Szkocji są nieporównywalnie bardziej zjadliwe i kiedy przestanie wiać, pojawiają się natychmiast, więc liczba pogryzień jest wręcz niewyobrażalna. No ale kiedy dotarliśmy już na tę północ, tam na Kirkwall można, czy w miejscowości Kirkwall na wyspie Orkney, to nie jest Kirkwall, za tą miejscowością można obejrzeć taki chyba najstarszy budynek w ogóle w Europie, to się nazywa Scarabre, taka starożytna osada, zdaje się 3000 lat przed naszą erą, także ciekawe zwiedzanie, ale oprócz tego na wyspie Orkney znajdują się oczywiście dwie destylarnie, jedną z nich jest Skapa, a drugą z nich wysunięta o kilkaset metrów bardziej na północ jest destylarnia Highland Park. No i destylarnia Highland Park, będąc najbardziej wysuniętą na północ destylarnią w Szkocji, jest mistrzem marketingu, dlatego jest dla mnie interesująca i dlatego wy być może już teraz powinniście się nią zainteresować. Moi drodzy, Highland Park to whisky, która należy do firmy, która nazywa się Edrington. Edrington to firma, która być może niewiele wam mówi, ponieważ nie posiada ona wielu marek, ale za to marki, które posiada, to marki bardzo mocne. Flagową marką whisky, która należy do firmy Edrington, jest whisky, którą na pewno znacie, ponieważ nazywa się, uwaga, Macallan, czyli whisky Jamesa Bonda, która to sprzedawana jest w chyba wszystkich strefach bezcłowych świata. Jest potężną marką w Stanach Zjednoczonych. Słynie z leżakowania w beczkach po sherry. Kiedyś była wielką potęgą w tym temacie. Wielkim skandalem, czy wielkim poruszeniem świata whisky było, kiedy Macallan zaczął leżakować się także w beczkach po bourbonie. Natomiast no, sukces Macallana jest światowy, niekwestionowalny. Ceny Macallana poszybowały w górę. Whisky w tej chwili jest bardzo kosztowna, niestety prezentując umiarkowanie wysoki stosunek jakości do ceny. Natomiast nie można powiedzieć, bo ja tu będzie nawet, że Macallan to jest taki Red Bull świata whisky, jeśli chodzi o marketing. No po prostu wyprzedza wszystkich. No i teraz wygląda to w ten sposób, że można tutaj sobie łatwo przypuszczać, że Highland Park prawdopodobnie pójdzie w te same ślady. Zresztą już idzie i jest to oczywiste. Edrington posiada także dwa bardzo sławne blendy. Jeden z tych blendów na pewno jest wam znany. Na etykiecie pojawia się Pardwa Szkocka, a whisky nazywa się Famous Grouse. No i tutaj nie trudno się domyślić, że Famous Grouse powstaje najprawdopodobniej, granicząc z pewnością, z whisky z maltów z destylarni Macallan i Highland Park.
Oprócz tego Edrington jest także właścicielem blendu, który nazywa się Cutty Sark, z bardzo sławnym kliprem herbacianym na etykiecie, a także posiadają dwie marki, jedną wódki Snow Leopard i jedną markę rumu, który zdaje się nazywa się Brugal. Także tak to wygląda, jak widzicie, marki mocne. No i teraz tak, ten Macallan, będąc takim królem marketingu, utorował pewną drogę i Highland Park nią także podąża, ponieważ Highland Park niedawno, nie tak dawno, w ostatnich latach, z odświeżonym wyglądem pojawia się tutaj u nas w, powiedziałbym, takiej prezentacji, która w mojej ocenie jest no wręcz majstersztykiem marketingu. Pojawiają się tutaj ornamenty, które na myśl natychmiast przywodzą Wikingów, także tutaj no można powiedzieć, że to, co w Szkocji jest najważniejsze wśród tych dziesiątek destylarni, wyróżnić się. Highland Park robi to doskonale. Na przykład Glenmorangie ma najwyższe w Szkocji alembiki. Highland Park jest najbardziej na północ wysuniętą destylarnią Szkocji. Od tego się zaczęło, ale teraz jest też destylarnią, która związana jest z Wikingami. Obecna wersja 12-letnia nazywa się Highland Park. Tutaj przynajmniej w tej destylarni nie będzie problemu z wymówieniem nazwy. Nazywa się Viking Honor, czyli jest to jakby honor Wikingów. I na, w komunikacji marketingowej można dowiedzieć się, że whisky ta jest takim wypustem, który, którego celem jest uhonorowanie wpływu Wikingów na wyspę Orkney. Czyli cofamy się 1000 lat do tyłu, ale atmosfera jest na tyle wyjątkowa, że whisky ta bez, oczywiście bez problemu się wyróżnia. I tutaj jestem odzwierciedleniem swoich przodków, ich wartości. Trzymam ich blisko siebie i cały czas uczę się, aby wartości te przekazać następującym pokoleniom. Tak. Spuścizna honoru. Nieźle. Tutaj napisane po drugiej stronie wyprodukowano z dumą na Orkney. Takie dosyć niebezpieczne dzisiaj stwierdzenia. Dobra, wyciągamy. No i co? Pudełko pomarańczowe w środku. Mnóstwo hot stampingu. Srebro leje się po kartoniku. Wewnątrz pomarańcz, niczym podszewka. Join our inner circle, czyli zapraszamy do naszego zamkniętego kręgu. Jestem w tym kręgu, wyciągam Highland Park. No i co? Szanowni widzowie, to jest nowa butelka Highland Park, dostępna od całkiem niedawna. Jeszcze na pewno w sprzedaży uda Wam się kupić starą, która ogólnie kształtem, zarysem jest podobna, ale cały ten embossing jest tutaj nieobecny z logo Highland Park w samym środku. I teraz tak, no muszę Wam powiedzieć, że o ile nie jestem fanem takiego marketingowego mambo jumbo, żeby sobie tutaj opowiadać różne rzeczy, że zaraz przypłyną Wikingowie i tak dalej, no to pod, jeśli chodzi o tę butelkę, to jestem zupełnie szczerze powiem, pod ogromnym wrażeniem. To jest wręcz no majstersztyk świata whisky. Jest całkowicie pokryta tymi ornamentami, ale nie wygląda to kiczowato. Butelka podświetlona, wygląda zjawiskowo, bo te embossingi załamują światło, także no, wygląda to ciekawie. Etykieta jest wyważona, czerni i srebro, odrobina czerwieni, czy takiego pomarańczu, przepraszam, dają takie wrażenie luksusowości. Także tutaj, jeśli chodzi o kompozycję butelki, czym ja interesuję się bardzo, także robię to sam, no bo przecież tworząc wódkę Miller Spirits też mnóstwo czasu poświęciłem na konfigurowanie butelki, no muszę tutaj pochylić czoła i oddać honor temu, że oddam honor, że Viking Honor to jest no naprawdę whisky, która wygląda doskonale, ale my nie jesteśmy amatorami i doskonale wiemy, że to, że whisky wygląda, wcale nie musi znaczyć, że smakuje. Więc wygląd sobie na razie darujemy. Ale ładnie mi tutaj banderola odeszła. Wygląd sobie na razie darujemy i zastanowimy się, jak to whisky smakuje. Zatem zabieram się za jej otwieranie. Tutaj jest oczywiście kapturek. Widzę, że pięknie odchodzi, także tyle lat to robię, cały czas to lubię. Okej. Okay. Whisky otwarta, jak zwykle tutaj, żeby nie psuć wrażeń estetycznych, chowam wszystko. No i co? Piękny korek. Orkney Single Malt with Viking Soul. Z duszą Wikingów. Swoją drogą, zupełnie szczerze powiem, nie wiem, czy myślę Viking czy Vikings. Ale w angielskim nie zdziwiłbym się, jakby obie wersje były poprawne. Na pewno ktoś sprawdzi mnie, napomni w komentarzu. Moi drodzy, teraz nasz ulubiony moment, czyli chyba pojawi się nasz, mam nadzieję, że się pojawi, uwaga, nasz ulubiony dźwięk degustatorów whisky. Jest! Dobra. Jesteśmy tu. Highland Park to destylarnia, która
jedna z niewielu. Kiedyś było to 6 destylarni, dzisiaj po otworzeniu się jeszcze kilku maleńkich, nie wiem, która z nich słoduje, a która nie, ale Highland Park można powiedzieć, że jest jedną z 6 dużych destylarni, 2,5 miliona litrów, no nie taka super wielka, ale też nie mikrodestylarnia. To jest jedna z tych niewielu destylarni, które cały czas słodują jęczmień. Oni słodują tylko część swojego jęczmienia, bo oczywiście takimi tradycyjnymi, przepraszam, słodują i suszą na torfie, o to mi chodzi. Bo oczywiście tak tradycyjnymi metodami nie można by osiągnąć odpowiedniej wydajności, żeby słodować wszystko. Natomiast Highland Park słoduje tę część jęczmienia, która jest suszona na torfie. I tutaj można powiedzieć, że whisky ta, ja już może ją naleję. Uwaga. No. Butelka tutaj nie aż tak poręczna do nalewania. Ale nie było źle. Dobra. To mówimy dalej. Zatem w wypadku Highland Park ta część jęczmienia, która jest słodowana na miejscu, dodaje tej nuty dymności. To zatorfienie, które wyrażane jest takim systemem do wyrażania bardzo niskich stężeń PPM, czyli parts per million, wynosi zaledwie kilka PPM-ów, także nie można tutaj porównywać jej do whisky, które słyną z torfu z wyspy Islay czy z wyspy Skye. Natomiast można powiedzieć, że ta whisky w profilu już teraz mogę założyć, zresztą piłem ją wcześniej oczywiście, że jest to whisky nieco bardziej narowista. Także tutaj ukłon w stronę miłośników maltów po takim nieco populistycznym w smaku, mówię tutaj słodkim, deserowym, łatwym do przyjęcia, Aberlour 10, doskonałem, żebym zacząć. Tutaj whisky dla może osób średnio zaawansowanych, też początkujących, po kilku słodkich maltach można zobaczyć coś innego, nie rzucając się jeszcze w głębie whisky dymnych i torfowych. Whisky ta, tutaj Highland Park, nazwa nie nawiązuje do regionu produkcji whisky, tylko nawiązuje do tego, że destylarnia jest na wzniesieniu. Natomiast w Szkocji obowiązuje taki podział administracyjny na regiony, że wszystkie wyspy poza Islą oczywiście należą do Highlands, także nawet Orkney na samej północy jest destylarnią. Highland Park na Orkney jest destylarnią zaliczaną właśnie do regionu Highlands, czyli Pogórza, która to ma kojarzyć nam się z atmosferą nieco bardziej narowistą w smaku, nieco bardziej zbożową, być może trochę roślinną, ale na pewno nie słodką, kremową, deserową, owocową i tak dalej. Także takie rzeczy tutaj antycypuję, że w kieliszku się pojawią. No i cóż, moi drodzy, chyba nadszedł ten czas. Nie wiem, jaki jest timecode, ale ktoś tam zaznaczy na tej i tej minucie i tej sekundzie w końcu nalewa i w końcu pije. No to pije. Wącham. No i jest tak, jak mówiłem, moi drodzy. Zbożowość. Lekko trawiasta. Aromat dalece bardziej wytrawny. Trochę mokrego drewna. Jest tutaj jakieś takie, nie powiedziałbym, że ona jest dymna, ale takie nuty bardziej wytrawne już sugerują, że ta atmosfera deserowa tutaj się nie pojawi. No zobaczymy, jak to będzie. Więcej zbożowości. Aromat nie taki lotny, nie jakiś wybuchowy, eksplozywny. Także mam nadzieję, że tutaj zaraz się pojawi coś, co w whisky zdarza się rzadziej. Najczęściej w whisky jest tak, że aromat jest wspaniały, a smak dotrzymuje jego obietnicy lub nie do końca, częściej nie do końca. Tutaj aromat jest jaki jest, zobaczymy, jaki będzie smak. No i tak. Whisky jest oleista, whisky jest dymna, nie potężnie dymna, ale wyraźnie dymna. Whisky jest drzewna, słodkawa, w smaku jest dużo gorzkiej czekolady, która trochę cierpko, ale trzyma się języka i trwa. No i tutaj muszę pewną przewagę nad Aberlour, którą ostatnio powinniśmy wskazać, że pomimo, że smak jest bardziej wytrawny, być może nieco trudniejszy do przyjęcia, to jednak ten alkohol jest tutaj ukryty odrobinę lepiej niż w przypadku poprzednich maltów, nie mówiąc o blendach. Także tutaj widzę pewną przewagę, natomiast charakter samej whisky jest zupełnie inny niż w przypadku Aberlour i to jest właśnie piękno świata whisky. Ja oczywiście mam nadzieję napić się z Wami wielu, wielu maltów, więc będziemy sobie to powtarzać jeszcze niczym mantrę do upadłego, ale z whisky jest tak, że
jakby najważniejszą cechą, największą wyjątkowością jest jej różnorodność. Jest fakt, że wypicie jednej butelki whisky nigdy nie jest taką przygodą jak wypicie kolejnej butelki czy kolejnego kieliszka. I tutaj doskonale się to pokazuje, że whisky ze Speyside, whisky akurat w tym wypadku z Orkney, niech będzie ze Highlands, to zupełnie inne, zupełnie inne stwory, z którymi można się spotkać, przywodzące nam zupełnie inną atmosferę i pasujące do zupełnie innych rzeczy. Bo tutaj pasowałyby lepiej żadne desery, żadne lody, żadne owoce, jakieś bardziej widzę tutaj pieczone mięsa, szynki, trochę jakiejś łagodnej wędliny, tego typu rzeczy. Dokładnie tak. No i moi drodzy, teraz jest tak. Highland Park, ciekawa jakościowo whisky, pięknie wyglądająca, kroczy tą drogą marketingu, którą wytyczył już wcześniej Macallan. Oznacza to, że można spodziewać się tego, że wypusty Highland Park, które i tak już są, te, przynajmniej te wyższe, kosmicznie drogie, będą wręcz astronomicznie drogie, jeszcze droższe. Także, jeśli chcecie spróbować sobie Highland Park, myślę, że warto zrobić to wcześniej niż później, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Na przykład w przypadku Macallana, w końcu, z uwagi na brak stoku, zdecydowano się na wycofanie wszystkich wypustów z deklaracją wieku i teraz mamy Macallana Golden, Amber, Siena, Ruby, natomiast nie mamy już, przynajmniej w Polsce, czy w dystrybucji europejskiej, a na pewno niełatwo dostępnych, nie mamy już tych wypustów z deklaracją wieku, które kiedyś były podstawami i można było je kupić w zupełnie normalnej cenie. Także na to już wygląda Highland Parki, to jest podstawowa wersja, jedna z tańszych, ale Highland Parki sprzedawane już są w skrzyniach w kształcie łodzi wikingów z wieloma gadżetami, limitacjami i bardzo dużymi naklejkami z ceną, z dużą wartością ceny, także tak to wygląda. Niemniej z uwagi na szacunek do tej whisky oraz pozycję, którą zajmuje w świecie whisky od lat, będąc uznawaną za jedną z najciekawszych podstawek, czyli takich podstawowych wypustów wypuszczanych przez destylarnię, no tutaj uznałem, że musimy się z nią spotkać, a ja myśląc sobie o niej, uznaję, że przyznam jej punktów 80 na 100 punktów. Wypada troszeczkę lepiej niż Aberlour, niemniej dla nieco bardziej wyrobionego podniebienia. Tak to mniej więcej wygląda z Highland Park. No i cóż, moi drodzy, wielkie dzięki za to, że oglądaliście. Dziękuję Wam także za to, że tak pozytywnie wypowiedzieliście się na temat mojej propozycji nakręcenia odcinka o zegarkach dla dżentelmenów. Powiem w tajemnicy, że zacząłem się do tego przygotowywać na poważnie. Dziękuję Wam także serdecznie za wszystkie komentarze, które zostawiacie. Powiem szczerze, że po wielu latach blogowania obecności w social media nie spodziewałem się nawet, że YouTube jest tak wspaniałym miejscem do komunikacji z Wami. Dostaję dziesiątki, jeśli nie setki komentarzy. Staram się odpisywać na wszystkie, przynajmniej na wszystkie kulturalne. Nie każdy potrafi napisać kulturalny komentarz, ale nie jest to ważne, ponieważ osób, które przeklinają lub jakieś takie opinie dają w stylu, że bez sensu gość gada, bo tylko pija i tak się nie na... i tam różne inne sylaby następują. Jest ich taka mniejszość, że myślę, że możemy ich zignorować, ja po prostu na te komentarze nie będę odpisywać. To oni mają problem i się obrażają, nie ja. Natomiast Wam serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję. No i moi drodzy, koniecznie łapki w górę, subskrybujcie mnie, znajdźcie mnie na fejsie, znajdźcie mnie na Instagramie. Bądźmy tam razem. Na Instagramie jest trochę więcej sportu, u mnie na fejsie trochę więcej ubrań i tego, co ogólnie się u mnie dzieje. Ale myślę, że to mogą być rzeczy dla Was ciekawe, bo mnie interesuje oprócz alkoholu i świetnych ubrań, interesuje mnie po prostu dobre życie współczesnego faceta i o tym chciałbym z Wami rozmawiać, to chciałbym z Wami pokazywać i mam nadzieję, że dla Was to również będzie ciekawe. No i już standardowe, wielkie dzięki i do zobaczenia!